34 lata temu dr Jim Lay zaproponował 16-sekundowe lekarstwo. Narzędzie psychologiczne mające pomóc tenisistom radzić sobie pomiędzy serwami. Narzędzie tak proste i skuteczne, że z powodzeniem w tenisie stosowane jest do dzisiaj, zostało zaadoptowane również na potrzeby innych dyscyplin sportowych. My skurczyści mamy to szczęście. Jak widzieliście na liczniku, 16 sekund to niewiele czasu. Bardzo niewiele w tym czasie można zrobić, na pewno niewiele ja byłem w stanie powiedzieć, ale wbrew pozorom jest to dość czasu, żeby się przygotować do następnego serwu, efektywnie wykorzystać czas na korcie, uspokoić swoje emocje i wejść w stanie optymalnym w kolejne zagranie. Jak to zrobić, z czym się musimy zmagać, jak ćwiczyć, jak efektywnie radzić sobie z naszą psychiką na korcie, o tym w dzisiejszym filmie, do którego serdecznie zapraszam. Po przeszło 30 latach badań mechanizmy stojące za techniką 16-sekundowego lekarstwa zostały lepiej przebadane, zrozumiane i opisane. Wersja 2.0 techniki zawiera nie tylko opis jej stosowania, ale również opis mechanizmów, które za nią stoją. Zrozumienie tych mechanizmów, znanie ich nie jest kluczowe do stosowania techniki, natomiast jest pomocne do tego, żeby technikę zapamiętać, właściwie stosować, rozumieć jak działa i dzięki temu modyfikować do swoich potrzeb, dopasowywać do sytuacji na korcie i do swoich możliwości. Na początek opowiem Wam króciutko, jakie są podstawowe założenia techniki, części jej składowych, z którymi będziemy mieli do czynienia. Punkt pierwszy. Umysł i ciało są jednością. Trochę frazes, trochę czasami niezrozumiane zdanie, niezrozumiana oczywistość. Ty trenujesz umysł, trenujesz też ciało. Gdy trenujesz ciało, trenuje się twój umysł. Stan naszego ciała, nasze treningi, nasz wysiłek wpływa na stan naszego umysłu. I w drugą stronę, stan naszego umysłu wpływa na nasze ciało. Trenując, trenujemy zawsze jedno i drugie. I to jest kluczowe do trenowania techniki i do zrozumienia jej kolejnych kroków. Punkt drugi. Wytrenowany umysł nie jest czymś powszechnym. Tak samo, jak musimy uczyć się, jak musimy wytrenować poszczególne zagrania w squashu, tak samo musimy wytrenować właściwe zachowania umysłu. Naturalne nasze uczucia po popełnieniu błędu to złość, frustracja, która się czasem nawet przeradza w furię. Rozpatrywanie lub planowanie to nasze naturalne zachowanie, gdy jesteśmy pod presją. Nerwowość, gdy rośnie presja, też jest dla nas typowa, dla nas normalna. To nie jest normalne i czego musimy się nauczyć, to bycie opanowanym w takich sytuacjach, zachowywać spokój, rozluźnienie i pozytywne myślenie. Skupienie i pełne zaangażowanie w to, co się robi, niezależnie od wyniku, od presji, od otoczenia, to jest coś, czego trzeba się nauczyć. Punkt trzeci. Każdy posiada stan, w którym osiąga idealną wydajność. Specyficzną kombinację, a raczej balans, pomiędzy ciałem i umysłem. Gdy jesteśmy w tym stanie, osiągamy maksimum naszych możliwości. Osiąganie tego stanu daje się wytrenować. Silne emocje wytrącają nas z tego stanu, ale można się uczyć do niego powracać, można się uczyć opanować silne emocje, tak żeby nas z tego stanu nie wytrącały. Punkt czwarty. Osoby, które osiągają ten stan, zwykle opisują go jako delikatną wewnętrzną równowagę, odprężenie fizyczne, spokój umysłu, zaangażowanie emocjonalne, skupienie się na tu i teraz. Pozytywne zaangażowanie, radość zrobienia z tego, co się robi właśnie tu i teraz. Ten stan nazywany jest w psychologii flow, po polsku przepływ. Stan ten, jak każde inne uczucia, ma własną sygnaturę biochemiczną w naszym organizmie. Punkt piąty. Kontrola fizycznych zachowań wpływa na produkcję pożądanych substancji w naszym organizmie. Kontrolując aspekty fizyczne naszego ciała, możemy wpływać na biochemię naszego organizmu. Wyraz naszej twarzy, nasza postawa, sposób w jaki idziemy, sposób w jaki niesiemy lub trzymamy rakietę, może ułatwić produkcję odpowiednich substancji chemicznych przez nasz organizm. Czyli naszą postawą możemy inicjować stan biochemiczny naszego organizmu. Punkt szósty.
Rywalizacja nas rani. Jednak możemy się przed tym bronić postawą naszego ciała, która przełoży się na stan umysłu, który może być w konsekwencji naszą bronią. Zdaniem doktora Leya w psychologii sportu jest coś takiego jak pojęcie tankingu. Niestety w książkach o psychologii sportu, polskojęzycznych książkach o psychologii sportu, które mam, które czytałem, to pojęcie nigdzie się nie pojawiło, więc oprę się tylko na słowach doktora, który wymyślił to 16-sekundowe lekarstwo. I to, co teraz powtarzam, to jest jego zdanie, jego opinia. Nie szukałem więcej w źródłach, ale nie jest to nam do niczego potrzebne. Tanking oznacza bierną postawę gracza, który chce przeczekać do końca stresującej sytuacji. Zawodnik trenujący jest zdemotywowany, jego mowa ciała pokazuje, że nie ma sił ani ochoty walczyć, jest wycofany, może być nawet zobojętniały i pasywny. Nie ma w takich zawodnikach, którzy właśnie przejawiają ten tanking, chęci walki, zalały ich negatywne emocje i to się objawia w ich postawie. Czasem taki tankujący zawodnik może wybuchnąć, jego emocje wyrwą się na zewnątrz do postaci destruktywnej, ale o tym też będzie za chwilę. Koszt tankowania, nawet jeśli nie dojdzie do tego wybuchu, jest ogromny, ponieważ nie tylko powoduje zawalenie danej sytuacji, w której do tego tankingu poszło, kiedy odpuszczamy, ale przeciera ścieżkę dla przyszłych podobnych zachowań. To połączenie silnych emocji i konkretnej postawy naszego ciała powoduje, że w przyszłości przyjęcie podobnej postawy, a tak jak powiedziałem, ta postawa jest związana z silnymi emocjami, więc ścieżki w naszym mózgu, nasze neurościeżki, jeżeli są związane z emocjami, z silnymi emocjami, przecierają się wyraźniej, szybciej i wtedy łatwiej nasz organizm na te ścieżki wpada i postępuje automatycznie. Więc jeżeli mamy tą bierną postawę tankingu i charakterystyczną z tym postawę ciała, zdarzyć się może tak, a raczej z dużym prawdopodobieństwem zdarzy się tak, że jak przyjmiemy podobną postawę ciała, to nasz umysł wejdzie w stan typowy dla tankingu, sygnatura biochemiczna naszego organizmu zmieni się prawie że automatycznie, w sensie takim, że będzie to proces bardzo szybki i bardzo szybko cały nasz organizm będzie gotowy na tank. Dlatego tak ważne jest, żeby świadomie kształtować swoją postawę fizyczną i łączyć ją z odpowiednimi emocjami. Robić to ciągle i ciągle nad tym pracować, ciągle się kontrolować i ciągle niwelować wszystkie zachowania, które będą nas spychały w te negatywne, silne ścieżki. Dlaczego wprowadziłem tą definicję tankingu i tyle o nim powiedziałem? Bo jest on pierwszą z czterech postaw, które zwykle występują w stresujących dla nas sytuacjach. Ewolucyjnie jesteśmy przystosowani tak, że mamy cztery główne emocje, które dominują u nas w sytuacjach stresowych. Ja je za chwilę po kolei omówię i pokażę wam, jak one po sobie następują. I znowuż, jest to na podstawie badań doktora Leya, to nie są moje badania, to nie jest moja psychologia. W sensie takim, że ja nie czytałem o tym, ja nie zaproponowałem tego modelu, tylko jest to model, który 1:1 przedstawiam wam z materiałów doktora. Zatem mamy cztery emocje, które następują silno po sobie. Trzy pierwsze są mocno niepożądane ze sportowego punktu widzenia. Ostatnią wewnętrzną, do której chcemy dotrzeć, której chcemy być, to jest flow. Pierwszy odruch to właśnie tanking, o którym już tyle powiedziałem. Po polsku prawdopodobnie powiedzielibyśmy wycofanie. Tak patrzę z opisu, znowuż nie jest to coś, co sprawdziłem w literaturze polskiej. W przypadku pojawienia się stresu, stres nam zwykle kojarzy się z zagrożeniem, ewolucyjnie oczywiście, naturalny dla naszego gatunku był odruch ucieczki. I tanking jest właśnie pochodną odruchu ucieczki. Można by powiedzieć tak, że tanking jest przygotowaniem organizmu do ucieczki. Wyłączamy wszystkie zbędne mechanizmy, rezygnujemy z wszystkiego po to, żeby jak najwięcej energii, jak najwięcej mocy skumulować w wewnętrznych narządach, wewnętrznych partiach naszego ciała,
po to, żeby odpalić w długą i wiać, gdzie pieprz rośnie. Gdy zwalczymy tanking, pojawi się zło. Zobojętnienie przeradza się w agresję. Skoro nie uciekamy, nie ukrywamy się, instynkt podpowiada, żeby walczyć i naturalną koleją rzeczy będzie maksymalna mobilizacja z całego organizmu, żeby wszystko rozstrzygnąć w jednym krótkim starciu. Kolejną rzeczą, która nas spotka, którą ewolucyjnie jesteśmy przystosowani, żeby wytworzyć jako organizm, to jest tak zwany efekt zatkania albo dławienia się. Gniew, który nie dostał właściwego opustu, spowoduje, że się nim dławimy. Emocje, które w nas buzują, muszą zostać gdzieś rozładowane. Chemia, która krąży we krwi, musi zostać spożytkowana. Jeśli to się nie stanie, zablokują one funkcjonowanie naszego organizmu. Staniemy się odrętwiali. Organizm zamiast reagować automatycznie, będzie wymagał więcej naszej świadomej kontroli i prowadzenia. Spięte mięśnie potrzebują być rozluźnione, zanim będą zdolne do pracy. Więc świadomie musimy rozluźniać mięśnie, żeby je później ponownie spiąć. To wszystko wymaga czasu, to wszystko spowoduje nasze spowolnienie. I zmusza nas do świadomego myślenia nad tym, co powinniśmy robić automatycznie. Naturalnym jest, że na tym etapie pojawia się strach. No jak sami widzicie, te emocje, to zablokowanie się, to nie jest coś, co chcemy na korcie osiągnąć. A niestety czasem nam się mogło zdarzać, albo może zdarzać, albo nadal przydarza. Powinniśmy pracować nad tym, żeby tego uniknąć. Ostatnią pożądaną emocją jest flow. Gdy przejdziemy przez wszystkie trzy poprzednie warstwy, czyli albo je przetrzymamy, albo nimi właściwie zarządzimy. Jeżeli będziemy dbać o to, żeby utrzymać właściwą postawę ciała, właściwy stan umysłu, dotrzemy do centrum. Czym jest flow? Temu myślę poświęcę osobny film. Generalnie flow to jest właśnie ten nasz stan psychofizyczny, w którym osiągamy maksymalne wyniki, w którym czujemy się odprężeni, a jednocześnie jesteśmy skupieni na tym, co robimy. To, co robimy, sprawia nam przyjemność i robimy to z dużą efektywnością. Technika 16 sekund, tak jak powiedziałem przed chwilą, składa się z czterech faz. Te fazy mogą mieć zmienny czas trwania i to najkrótszy czas trwania tej fazy będzie się sumował na 16 sekund. Jeżeli zobaczymy maksymalne czasy trwania, to może być to nieco dłużej niż 16 sekund, które nam na korcie przysługuje, ale to jest po to, żebyście na początku zrozumieli, ile to może trwać i na treningach, czy na sparingach korzystali z maksymalnego czasu. Natomiast powinniśmy dążyć do tego, żeby go skracać, żeby on później nam zajmował jak najmniej czasu, żeby niepotrzebnie meczy squasha nie przedłużać, bo jak gramy na turniejach czy w lidze, może to być źle traktowane przez sędziów, przez przeciwnika, jako nasze specjalne próby przedłużenia meczu między piłkami, a tego nam robić nie wolno. I też robić nie powinniśmy ze względu na na savoir vivre panujący na kraju. Punkt pierwszy. Positive physical stage. Faza pozytywnej reakcji. I czas trwania to od 3 do 5 sekund. Cel tej fazy to jest odreagowanie fizyczne, które ułatwia odreagowanie emocji, czyli fizycznie pokazujemy nasze emocje po to, żeby nasze ciało i umysł szły jedną ścieżką i łatwiej nam było razem już, czyli przez świadomą reakcję naszego organizmu, sterować naszymi emocjami. Jest to czas na zrzucenie z siebie wszystkich emocji związanych z ostatnią wymianą, ale jednocześnie demonstracja naszej pewności siebie oraz spokoju, bo na tym nam zależy, żeby zachować przez cały czas spokój, bo dzięki spokojowi dotrzemy do flow, ale też pewność siebie, opanowanie, bo to też jest coś, co symbolizuje flow, a jednocześnie daje nam przewagę fizyczną nad przeciwnikiem na korcie. Budujemy presję, jak pokazujemy, że jesteśmy opanowani i pewni siebie. A każda przewaga na korcie jest nie do przecenienia. W tej fazie najlepiej zrobić coś znaczącego w postaci mocnego gestu. Jeżeli nam się udało zagranie, możemy sobie delikatnie, lekko krzyknąć w jakichś pozytywnych słowach, że jest, udało się, zacisnąć pięść, podnieść do góry. Jeżeli nam się nie udało, przeciwnikowi wyszło coś fajnego, no to gratulujemy mu, klaszcząc rakietą o dłoń.
albo jeżeli obydwaj skrewiliśmy kompletnie, nie ma nic pozytywnego, na czym chcielibyśmy się skupić, to możemy energicznie się podnieść, wyprostować, przerzucić rakietę do drugiej ręki i ruszyć z miejsca, w którym byliśmy. Dosyć ważny jest ten punkt ruszenia z miejsca, żeby wyrobić sobie taki nawyk, że uciekamy od emocji, które wiążą się z tym miejscem, gdzie nam się coś nie udało, albo udało się przeciwnikowi. Po udanym zagraniu, kiedy targają nami silne emocje, też fajnie jest, jak już odreagujemy w tym pozytywnym geście, żeby zrobić ten zwrot i energicznie odejść, bo nawet te pozytywne emocje na dłuższą metę są niewskazane. Daliśmy im chwilę odreagować, natomiast to nie jest coś, w czym chcemy zostać, bo silne emocje, każde, czy to pozytywne, czy negatywne, wytrącą nas z flow, a my chcemy wrócić do stanu równowagi, do flow. Kiedy po zakończeniu wymiany automatycznie się prostujemy, idziemy sprężystym krokiem, rozluźnione mamy ramiona, przekładamy rakietę i to jest nasz nawyk, rutyna, no to super, to znaczy, że już to wyćwiczyliśmy i prawdopodobnie to trwa nawet krócej niż 3 sekundy, nasze przełączenie się z tego bycia w graniu do tej prezentacji opanowania. Faza druga nazywa się Relaxation Stage, czyli faza relaksu. I czas trwania to od kilku, zakłada się od 6 do 15 sekund. Naszym głównym celem w trakcie trwania jest odprężenie się i powrót do stanu optymalnego. Na tym etapie ważnym jest, żeby pozostawać w ruchu tak długo, jak długo odczuwamy silne emocje. W chwili silnego stresu krew odchodzi nam do nóg. Właśnie to jest ten... Na tym etapie ważnym jest, żeby pozostawać w ruchu tak długo, jak długo odczuwamy silne emocje. W chwili silnego stresu krew gromadzi się w nogach, to pogarsza nasze parametry pozostałych części ciała, a to jest związane właśnie z tym naszym odruchem do ucieczki. Organizm się szykuje do tego, żeby być gotowym do ucieczki. Potrzebuje dużo zasobów w mięśniach nóg i tam gromadzi się krew. Więc powinniśmy się przespacerować po piłkę do tylnej szyby po to, żeby wytrzeć kant dłoni o nią do ręcznika, gdziekolwiek, jakie możliwości mamy na korcie, bo takie chodzenie, dreptanie, znaczy chodzenie, bo to nie chodzi o dreptanie, powinno być dalej swoją postawą, powinniśmy prezentować pewność siebie, więc to jest chodzenie stanowczym krokiem, ale rozluźnianie nóg po to, żeby mięśnie nóg pracowały, żeby pompowały krew do całego organizmu. O ile to możliwe, spacerujemy tak długo, aż się uspokoimy. To nie zawsze na początku, szczególnie jak szarpią nami silne emocje, a my nie jesteśmy nauczeni się odprężać w trakcie stresu, w trakcie meczu w szczególności, meczu turniejowego, to może się nam nie udać, ale powinniśmy do tego dążyć. Na treningach, na meczach sparingowych powinniśmy dążyć do tego, żeby w tym ruchu zostać tak długo, aż się odpowiednio zrelaksujemy. Może nie do końca zrelaksujemy, ale przynajmniej uspokoimy nasze emocje. Myśli powinny być skoncentrowane na rozluźnieniu. Na przykład zaczynamy skupiać się na poprawianiu strun na rakiecie. Nawet jeżeli one nie wymagają rzeczywiście żadnego poprawienia, dobrze jest tej rakiety dotknąć, skupić się na tym naszym uczuciu dotykania rakiety, po to, żeby nasze myśli zakotwiczyły się tu i teraz. Jednocześnie powinniśmy wzrok skupiać też na wybranym elemencie rakiety. Czyli takim dobrym miejscem, gdzie możemy skupić wzrok, będzie skrzyżowanie strun na rakiecie. To się wpatrujemy, a jest to nam potrzebne po to, że nasz umysł podąża za oczami, tak to się mówi. I jeżeli my będziemy patrzeć na te struny rakiety, to też łatwiej nam będzie skupić myśli w jednym momencie, zakotwiczyć nasze myśli w byciu tu i teraz. Skupić się na naszym organizmie i na nas samych, zaczynając właśnie od tych strun rakiety, od rakiety. Kiedyś proponowało się teraz, żeby dotknąć na przykład ściany, skupić się na uczuciu dotykania ściany. Po COVID-zie raczej nie zachęca się zawodników do tego, żeby dotykać elementów kortu, bo jak nie ta pandemia, to inna może być dla nas szkodliwa. Też ludzie nagle sobie uświadomili, jak dużo bakterii przynosimy na naszych dłoniach. Wszystkie one są później wcierane w ściany kortu, w szyby kortu, a my to na swoje dłonie przenosimy. Nie chcemy, tego chcemy uniknąć, więc lepsze są te struny rakiety, lepsza będzie rakieta, jakikolwiek element związany z naszym wyposażeniem bądź garderobą, element, który stale mamy przy sobie, no a jednak ta rakieta jest tym elementem, który w trakcie meczów zawsze przy sobie mamy. Oddychamy wolno i głęboko.
pamiętamy o tej naszej postawie. Wyprostowana, odprężona, ale taka emanująca pewnością siebie. I ta nasza postawa powinna komunikować, że jestem spokojny, odprężony. Powinniśmy wiedzieć, jak w tej chwili wyglądamy, dlatego wcześniej mówiłem, żeby to ćwiczyć, żeby sobie teraz wizualizować na przykład tą postawę i ją odtwarzać na korcie w chwili silnego stresu. Warto pamiętać o rozluźnieniu ramion i karku, o czym już mówiłem. Z jednej strony to poprawia ukrwienie dłoni, rąk, ramion całych, więc będzie nam pomocne w rozgrywce, pozwala się odprężyć, ale też takie rozluźnione ramiona, łopatki ściągnięte do tyłu, głowa wyprostowana, broda wysoko. To jest postawa mówiąca o pewności siebie, to jest postawa mówiąca o tym, że jestem odprężony, gotowy, skoncentrowany. Faza trzecia, preparation response, czyli przygotowanie. Faza trwa od 3 do 5 sekund, nie dłużej. Jej celem jest sprawdzenie, gdzie jesteśmy, chodzi tutaj generalnie o wynik, i upewnienie się, że wiemy, co chcemy dalej robić. To jest ten moment, kiedy ruszamy, aby ustawić się odpowiednio do serwisu lub do odbioru serwisu. To jest dobry moment, ta faza, żeby głośno i pewnym głosem powiedzieć aktualny wynik, najlepiej patrząc wprost na przeciwnika. W głowie tymczasem ustalamy, co będziemy robić w następnej wymianie, czyli jak zaserwujemy lub jaka jest nasza strategia odbioru. Bardzo krótkie przemyślenie tego jednego zagrania, co za chwilę zrobimy. Ważne jest to patrzenie na przeciwnika, czyli podajemy wynik aktualny i fajnie, jeśli złapiemy kontakt wzrokowy z przeciwnikiem, patrzymy mu prosto w oczy i na naszej twarzy pojawia się lekki uśmiech. Nasza postawa powinna mówić, ja wygram ten punkt, ten uśmiech nam w tym pomaga. Niezależnie od wyniku, w momencie, kiedy my się uśmiechamy, to przeciwnika powinno lekko skonfundować. Jeżeli mamy przewagę, to jest szansa, że to go trochę rozbije psychicznie. Jeżeli natomiast przegrywamy 4 do 9, popatrzymy na przeciwnika i się uśmiechniemy, to ci, którzy oglądają zawodowy squash, to wiedzą, że 4-9 to jest piłka wygrywająca. Przeciwnik w tym momencie może trochę przyspać, może się odprężyć. My jesteśmy zmobilizowani, jeszcze nie przegraliśmy, jeszcze mamy zapas 2 punktów, a możemy uderzyć. I ten uśmiech pokazuje, że jesteśmy tego świadomi. Mamy dla ciebie, przeciwniku, niespodziankę. Teraz odpalimy petardę, która cię zmiecie z kortu. Znasz dla nas wewnętrznie uśmiech, to jest też broń dla naszego umysłu. Uśmiech powoduje, że się odprężamy. Znowu, że jesteśmy bliżej sygnatury biochemicznej flow. Uśmiech w tym pomaga, ułatwia wydzielanie endorfin. Tak jak przed chwilą powiedziałem, odprężamy się uśmiechając się, więc stajemy się bliżej tego pożądanego stanu biofizycznego naszego ciała. Jesteśmy o krok bliżej do flow. Poza tym, jeżeli świadomie myślimy o tym, żeby się uśmiechnąć, dodatkowo skupiamy się na tu i teraz i na naszym ciele. I w tym momencie przechodzimy do czwartej, ostatniej fazy, która nazywa się Automatic Ritual Response. Czyli po polsku byśmy powiedzieli pewnie automatyczna rutyna. Cel tej fazy to wprowadzenie ciała i umysłu w stan najwyższej gotowości. Ona trwa naprawdę sekundę, dwie, bardzo króciutka faza. Właściwy cel tej fazy osiągamy, powtarzając wypracowany schemat ruchów, pogłębiający naszą koncentrację i schemat ruchów, który powinien naszemu organizmowi, naszemu umysłowi kojarzyć się właśnie z sygnaturą biochemiczną stanu flow. Czyli musimy ćwiczyć to w pełnym rozluźnieniu, w pełnej świadomości, że przypomina, jak to ćwiczymy, te rytuały, ten element, tą czwartą fazę automatycznej rutyny. Najlepiej robić to tak, że wspominamy chwilę, kiedy czuliśmy flow, staramy się zachować to uczucie w umyśle i lekko rozluźnienie, wtedy robimy jakieś rzeczy, rytuały, o których za chwilkę więcej powiem. Rytuały to są jakieś powtarzalne ruchy, które wprowadzą nasze ciało i umysł we właściwy stan. Tak jak mówiłem przed chwilą, ćwicząc to, trenując, działamy w ten sposób, że najpierw w umyśle odtwarzamy stan umysłu, który chcemy osiągnąć i wiążemy z nim różne rytuały. Właściwie później wykorzystujemy ten mechanizm w ten sposób, że powtarzamy te rytuały, powroty ruchów po to, żeby umysł, żeby ciało otworzyły ten stan umysłu związany z flow, który sobie próbowaliśmy zaprogramować.
Jeżeli jesteśmy przy serwie, czyli będziemy serwować, naszym rytuałem może być odbicie rakiety o parkiet. Zawodnicy często to robią. My też możemy sobie coś takiego wypracować. 2-3 silne odbicia to już będzie automatic ritual response. Jeżeli odbijamy więcej razy, potrzebujemy mocniej się skupić, to dalej jesteśmy w tej trzeciej fazie preparation response. Natomiast skupmy się teraz na tej czwartej fazie, czyli tych rytuałów. 2, góra 3 odbicia. Niektórzy mają złożony rytuał podwójny, czyli odbijają tą piłkę, a później przy tym ostatnim odbiciu pozwalają piłce lecieć do góry, skupiają się na tej lecącej piłce po to, żeby ją złapać. I moment złapania tej piłki to jest właśnie taka kumulacja, kiedy jesteśmy oczyszczeni z wszystkich innych myśli, myślimy tylko, no w sumie nawet nie myślimy, jesteśmy skupieni na piłce, rakieta i zagrywamy serw. Przy odbiorze typowe rytuały w squashu to jest podskoczyć parę razy z nogi na nogę. To znowuż będą 2-3 podskoki, raczej nie więcej. Po to właśnie, żeby świadomie zmusić się do wykonania jakiejś czynności, która zakotwiczy nas tu i teraz. Ważne jest, żeby to była stała czynność, której się sami nauczyliśmy, którą kojarzymy z właściwym stanem umysłu, która oznacza dla nas, że w tej chwili już o niczym nie myślimy, wszystkie myśli odpłynęły, jesteśmy skupieni tylko na tym, co się teraz wydarzy. W tym momencie absolutnie już nie ma miejsca na myślenie o tym, jak zagram, jaki jest wynik, jak się potoczy ta rozgrywka, jak przeciwnik zagra. Nie, jeżeli mamy takie myśli, to nadal jesteśmy w drugiej, trzeciej fazie już też nie bardzo. Jesteśmy gdzieś daleko z tyłu i musimy popracować nad tym, żeby takie myśli w tej ostatniej, czwartej fazie nie występowały. Automatyczna rutyna, jak sama nazwa mówi, jest rutyną, jest automatyczna. Tutaj już świadomie nie powinniśmy o niczym myśleć. Powinniśmy pilnować oczyszczenia naszego umysłu i bycia w gotowości. Dlatego ta faza tak krótko trwa. I w momencie, kiedy piłka rusza do gry, jeżeli jesteśmy we właściwym stanie umysłu i ciała, powinny zadziałać mechanizmy wypracowane, wytrenowane. Organizm sam powinien przyjmować inicjatywę i reagować na to, co się na korcie dzieje. Te same mechanizmy można wykorzystywać w życiu codziennym, szczególnie jeżeli dojdziecie do tego momentu osiągania flow, można to wykorzystywać we wszystkich stresujących sytuacjach w życiu. Pomoże wam to do nich podchodzić lepiej, spokojniej i na pewno efektywniej. No i życie będzie łatwiejsze, przyjemniejsze. Dzięki temu, że ograniczymy stres, a będziemy częściej bliżej takiej przyjemności, którą pewnie z perspektywy czasu nazwiecie szczęśliwymi chwilami. No i trochę już w kierunku podsumowania. Stres zmienia biochemię naszego organizmu. W trakcie sytuacji stresowych doświadczamy emocji i zachowań, które wykształciła w nas ewolucja, a na korcie musimy umieć nad nimi zapanować i co więcej wejść w stan przez nas pożądany, który będzie dla nas optymalny, pozwoli nam jak najlepiej wykorzystać nasze możliwości, wykorzystać nasze treningi w trakcie tego jednego meczu albo kilku meczów. Musimy umieć wyłączać mechanizmy przetrwania, czyli znowu 4 uczucia, o których mówiłem. Trzeba umieć z 3 punktów widzenia naszej sytuacji na korcie negatywnymi. Trzeba umieć z nimi odpowiednio postępować, żeby nimi odpowiednio zarządzić, tak żeby dotrzeć do tego 4 stanu nazywanego flow, który jest przez nas pożądany. Rozluźnienie, odprężenie, ale świadome bycie tu i teraz, radość z tego, co robimy, wyzwolenie automatycznych odruchów, które są najczęściej lepsze od tego, co próbujemy świadomie zrobić. I chodzi o to, żeby świadomość nam nie przeszkadzała w robieniu tego, co lubimy, umiemy i sprawia nam przyjemność. Żeby te cztery uczucia umieć odpowiednio zarządzić, umieć sobie z nimi poradzić, warto rozumieć, skąd się biorą, ale mamy gotową technikę w postaci 16 sekund, która mówi nam, jak postępować, żeby właśnie przez poszczególne uczucia przejść i dotrzeć do flow. W trakcie meczu squashowego mamy 16 sekund pomiędzy zakończeniem poprzedniej rozgrywki a nowym serwem i mamy pełne prawo do tego, żeby je wykorzystać na nasze potrzeby. Technika 14 sekund to 4 fazy i te 4 fazy powinniśmy wcześniej trenować i je znać. Pozytywna reakcja fizyczna, faza relaksu, faza przygotowania i automatyczna rutyna. Trenujemy je sobie,
sukcesywnie wdrażamy w grę, wykorzystujemy efektywnie na korcie w sytuacjach stresowych. Powinny być one naszą naturą. Faza ostatnia automatycznej rutyny powinna nas wprowadzić w uczucie przepływu, flow, o którym tak często dzisiaj mówiłem. Jeżeli nam się to udaje, znaczy, że opanowaliśmy tę technikę, ale to nie koniec naszej drogi. Powinniśmy teraz pracować nad tym, żeby regularnie, na zawołanie wręcz, być w stanie do tego stanu flow wchodzić wtedy, kiedy potrzebujemy, szczególnie w sytuacjach silnie stresujących. Na koniec trochę słów od siebie. Ja doskonale wiem, jak trudny jest trening tej techniki. Znam ją od 6 lat. Wtedy ją poznałem po raz 6 lat temu. Poznałem ją po raz pierwszy, napisałem o niej artykuł na bloga panskłosz.pl, do którego lektury nieodmiennie serdecznie zapraszam. Ale teraz po 6 latach uważam, że pamiętam, stosuję ją gorzej niż 6 lat temu, kiedy byłem na nią tak zajawiony. Wtedy pisząc ten artykuł i testując tą technikę, spędziłem dużo czasu na to, żeby ją wytrenować, ćwiczyć i wykorzystywać. I przez jakiś czas dosyć regularnie z niej korzystałem. Niestety później przestałem grać na rzecz regularnego trenowania i zapomniałem o tej technice. Odłożyłem ją na bok, bo stwierdziłem, że w trakcie treningów, kiedy ja nie gram, nie jest ona mi potrzebna. Później pojawiły się kontuzje, inne rzeczy nieważne. Ważne, że miałem długą przerwę od grania turniejowego, meczowego. I kiedy wróciłem do grania, o technice tej zapomniałem. Znaczy, nie do końca zapomniałem. Pamiętałem, że coś takiego jest. Pamiętałem wyrywkowo różne elementy, które powinny działać. Natomiast dzisiaj po nagraniu tego filmu, po zebraniu materiału tego filmu, przygotowaniu się, oceniam, że to, co pamiętałem, to były tak małe wyrywki, że to nie miało prawa działać i faktycznie nie działało. Szczególnie, że w sytuacjach największego stresu, wtedy, kiedy ta technika byłaby mi potrzebna, byłaby najbardziej efektywna, ja z niej nie korzystałem, bo nie miałem takiego odruchu wypracowanego. A nawet jeśli kiedyś go miałem, to już dawno się zatarł, dawno o nim zapomniałem. Więc doskonale rozumiem, jak trudno jest... Nauczyć się tej techniki nie jest trudno, bo ona jest... pozorom stosunkowo łatwa. Wystarczy poświęcić temu trochę regularnego czasu i można się jej łatwo nauczyć. Problem jest taki, żeby uczyć się jej regularnie, żeby regularnie ją stosować i od czasu do czasu przypominać sobie poszczególne jej elementy, bo niestety mamy tendencję do zapominania, nasz umysł ma tendencję do przekształcania naszych wspomnień na swoją modłę, miesza różne wspomnienia, miesza różne fakty i wychodzi nam z tego jakiś amalgamat, który niekoniecznie jest tym, czym byśmy chcieli, żeby był i to, co nam zostaje, nie jest tak efektywne, jak to, co w założeniu mieliśmy albo nad czym pracowaliśmy. Dlatego zachęcam do tego, żeby od czasu do czasu podstawy tej techniki, opis poszczególnych kroków tej techniki sobie powtarzać. Jak często to ma być, to zależy już indywidualnie od was. Jak często rzeczy zapamiętacie, jak dobrze zapamiętujecie, albo jak wam się wydaje, że dobrze zapamiętujecie. Ja myślę, że w moim przypadku raz na kwartał to jest minimum, kiedy powinienem wrócić do źródła i przypomnieć sobie dokładnie, jak technika działa, funkcjonuje i przetestować, czy to, co robię, to dalej jest to, co zamierzałem, żeby było. No i co? I warto też regularnie nagrywać swoje mecze, do czego znowuż powtarzam, szczególnie te silne, stresujące, żeby zobaczyć, jak z zewnątrz wygląda to zastosowanie naszej techniki. Na ile to, co nam się wydaje, że sobą reprezentujemy, ma odzwierciedlenie w naszej postawie na korcie. Czy faktycznie to nasza postawa to jest taka stanowcza, wyprostowana, czy my faktycznie się uśmiechamy, czy my szukamy kontaktu wzrokowego z tym przeciwnikiem, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie na filmie zaobserwować, że my przechodzimy przez te 4 fazy. Czy może tylko w mózgu je skrolujemy, a tak naprawdę nie robimy nic, bo jak zeskrolujemy je, binge'ujemy wręcz tak w mózgu te 4 fazy, czyli je sobie przelecimy umysłowo, czek, 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 dobra, lecimy dalej, a nie będzie tego widać po naszej postawie fizycznej, to nie zadziała, bo to jest połączenie, ta technika 16 sekund, to jest połączenie stanu umysłu z naszymi fizycznymi zachowaniami. One muszą współgrać, one muszą być, żeby osiągnąć tą sygnaturę, właściwą sygnaturę biochemiczną, żeby wchodzić we flow. Mamy gotowca, którego możemy korzystać, więc kurczę, korzystajmy z tego i wykorzystujmy to w życiu, szczególnie, że to nie jest wiedza, która przyda nam się tylko na korcie, nigdzie więcej, ale jest to wiedza, która może uczynić nasze życie lepszym, fajniejszym i tak jak powiedziałem, częściej, dzięki tej technice 16 sekund wykorzystywanej w życiu, częściej możemy osiągać stan, do którego będziemy później wracać myślami, jako do chwili naszego szczęścia, do czegoś, co nam poszło zarąbiście i chcielibyśmy to powtarzać w myślach albo powtórnie przeżywać.
Tego wam życzę. Życzę wam powodzenia na korcie. A teraz idźcie, trenujcie. Cześć. Po przeszło 30 latach badań, 20 sekund... Lepiej zrozumiano procesy, które kryją się za mechanizmami techniki. Szczegółowo opisano... Lepiej zrozumiano procesy, które kryją się za jej poszczególnymi składowymi. Lepiej zrozumiano procesy, które kryją się za jej szczegółowymi... Lepiej zrozumiano procesy odpowiedzialne za jej poszczególne składowe. I wersja 2.0 techniki I wersja 2.0 techniki zawiera nie tylko opis jej stosowania, ale również opis, jak poszczególne procesy wpływają na nasze ciało, na nasz umysł, jakie problemy, jakie uczucia musimy... Punkt piąty. Kontrola fizycznych zachowań wpływa na produkcję pożądanych substancji. Punkt szósty. Rywalizacja nas rani, a raczej może nas ranić. Punkt szósty. Faza trzecia, preparation response. Po polsku powiemy przygotowanie. Znowuż krótka trwa. Faza trzecia, preparation. Nie mamy piłki, mamy tylko rakietę, która musi być gotowa do odbioru, więc trochę trudniej złapać tę jedną rzecz, na której możemy się skupić, która nas zakotwiczy, która pomoże nam powiedzieć, która będzie zakotwiczyć się, czyli będzie taką kotwicą, która powie: OK, jestem tu i teraz, jestem gotowy na wszystko,